też się coś nagra. W drodze powrotnej chyba lepsze widoki będą. Zobaczymy. Przebrałem raki. Myślę, że teraz będzie lepszy chwyt. Na razie, cześć, trzymaj się. A tu już zęby są długie, trzeba uważać, żeby nie zaczepić. Jaka zadymka. Zawiały ślady, bo tak ludzie rzadziej chodzili. Nie wiem, czy coś tam widać na tej kamerze, czy nie. Przydałaby się jakaś kominiarka, maska. W sumie mam tu w kieszeni, ale już nie chcę zakładać. Tyle to przeżyję. No chyba, że już nie będę miał wytrzymać. Lepiej się wbijają tutaj. Jeszcze te kolce są. Idziemy w kierunku szpitalowej. No i spróbujemy te łańcuchy zaliczyć. Może tam tak wiatr nie będzie przynajmniej. I odwiedzę jeszcze sobie Dolinę Pięciu Stawów. Dużo pasków fruwa. Tak było spokojnie na górze, tak tutaj wieje. No ciekawe. Thank you.
Zobaczmy drogę. Ok. Damy radę chyba. Raki na nogach. Czekam. Powoli. Ktoś tu schodził, widać przede mną ślady w tym samym kierunku. Na to, że będzie tędy krócej. Tamta serpentyna jest naprawdę długa po stronie Morskiego Oka. Na razie jest przyjemnie. Nie ma dużej stromizny. Choć może troszeczkę, tak się wydaje, jakieś Mikołaje idą. No tutaj troszeczkę do góry trzeba. Cześć, ma. Dzięki. Damy radę. Wbijemy się w pana w brzuch nie wbił. No. To by było chuj. No, ale tutaj to może i gorsze historie spotkać. Gość w klapkach. Cześć, cześć. Nie ma co do tych łańcuchów, kawałeczek dosłownie. Nie wiem, czy to widać. Troszeczkę. No, teraz przodem będziemy schodzić, bo już tak stromo nie jest.
no, chyba się opłaca. Te zakosy wyglądają na wiele krótsze niż tam od strony morskiego. Teraz łańcuchy lepiej widać. Jak obiektyw niezapalcowany. No taki szlak jak ten, to jednak dłuższy czekam się lepiej sprawdza. To jest 50 i trochę nie dosięgam, a mam tylko 1,75 m. Nie jest taki super wysoki. Poręczniejsza jest 50, ale trudno mi dosięgnąć do śniegu, co mówię, jest dopiero w obliciu. Musiałem się schylić. Więc już naprawdę musi być stromo, żebym mógł go dobrze użyć. No ale fałce polecają krótkie czekane. Ponoć lepiej się nimi operuje. Ciekawe. Ja wolę ten dłuższy. 60 to myślę też by było za mało. Taka specyfika szlaku może właśnie, że tutaj nie jest zbyt stromo. Mam ten odcinek może z łańcuchami troszeczkę. Ale spoko. Ważne, żeby było czym hamować w razie upadku, bo zjazd tam na dół. Tam na dół można by zjechać, na tyłku to bolesne by było. I tylko po to ten czekan. Rakiem zahaczysz o nogawkę. Już mi się to parę razy tu zdarzyło. I że nie poszarpałem za mocno. Ale ponoć nie da się tego uniknąć. Kwestia czasu. Nie czy, ale kiedy. Potargasz nogawki. No, lajtowa droga. Tam będzie więcej schodzenia. Ze stawami, za Doliną Pięciu Stawów będzie więcej schodzenia. Tu jest jednak chyba wyżej po prostu niż Morskie Oko. I stąd pozornie wydaje się, że jest mniej zejścia. No dobra, pierwszy raz tu jestem, zwiedzam. Rozglądam się, robię zdjęcia, czasami filmy. Zagrożenie lawinowe jest niewielkie. Można sobie łazić. Tak bardziej nawiane. A tam już trawki widać. W takich miejscach trzeba uważać. Łatwo szłapy wykręcić. Bo noga głęboko idzie. Wpada wręcz. Ogólnie pierwotny plan był taki, żeby iść na Zawrat, czyli rozumiem, to jest tam. No ale nie pyknęło. Jeszcze w sumie jest 12:38. Ale nie wiem, ile tam wygląda na to, że godzinę, półtorej z doliny. No jeszcze w drugą stronę, to trzeba doliczyć. No powrót po ciemku. To już mi się nie chce. Mam latarki, ale wystarczy. Dzisiaj tak będzie ponad 20 km. Następnym razem może nie można wszystkiego zwiedzić za jednym zamachem.
raczki by tu się kiepsko sprawdzały, tym bardziej, że one jakby uległy oblodzeniu i te kolce jakby się skróciły przez to. W rakach się to nie dzieje, bo tam jest plastikowa podkładka, a w raczkach jej nie ma, jest podeszwa i łańcuszek. I do tego łańcuszka ten lód przywiera, szczególnie gdy depczesz po jakimś mokrym terenie, a za chwilę idziesz gdzieś, coś przymarza. Powstaje taka czapa, której ciężko się pozbyć. No, w rakach jest o wiele lepiej, ale znowu gorzej się maszeruje po płaskim. Raki są zbyt sztywne. Trzeba wszystko nosić i przebierać bez końca. 5 kurtek, 8 rodzajów raków, 3 czekany, bo raz krótki, raz długi, jeszcze różowy. Nigdy nie wiadomo, co się przyda. Kurtkę też musiałem wyciągać dzisiaj. Tak wiało, że nie miałem się zagrać. Gdzieś tam od tamtej strony, od morskiego oka, a potem przyszedł się już uspokoić. Dopiero na powrocie znowu zaczęło wiać. Bardzo zmiennie, ale nie ma wyjścia. Trzeba ubierać się, rozbierać, bo inaczej się ugotujesz albo zamarzniesz. Przy schronisku ponoć było 3 stopnie na plusie. Tu też jest jakiś plus, ale ciężko powiedzieć jaki. Też powyżej zera gdzieś. Się dobrze idę. Słyszyła po śladach. Szpiglasowa przełęcz. Gdzieś tam schowany szpiglas. Może tam? Nie, stąd nie widzę. Ciągle jest wysoko, to nie jest takie złudzenie, że tu już staw, a ten staw jakoś kiepsko się przybliża. Nie da się to skrócić, trzeba iść naokoło. Niektórzy są śmiałkowie, którzy schodzą takim terenem, ale to proszenie się o kłopoty. W pojedynkę to nie za bardzo. Ciekawa, której mi się udało dotrzeć do auta. Na chwilę obecną jest 12:40 i prawie 6 godzin w trasie. Z podziwianiem widoków i zabłądzenia nad morskim okiem. Nie wiedziałem, gdzie szlak odbija, a tak dość niepozornie odbija. Jeszcze przed schroniskiem taka mała sierzynka. No i za późno się połapałem i gdzieś tam zacząłem iść. Cześć wam. Nie zwróciłem uwagi, ile
jest tam z tej przełęczy do schroniska. Ale co tam, pogoda wyśmienita, można spacerować nawet po zmroku. Nie jest za zimno, naprawdę. Polary i kamizelka wystarczają w zupełności. Zima. Lekka, nie za dużo śniegu. Sam raz. Coś sobie siedział. Ślad po karimatce. Nie będę chyba odpoczywał. Herbatka z cukrem, jest paliwo, co najmniej do schroniska wystarczy, a potem coś przekąsi się. Kozi wierch. Z tej perspektywy wygląda o wiele bardziej potężnie, bo jak się jest nad wielkim stawem, to wygląda na taką górkę a la Beskidy. Babia, coś tego typu, a stąd oczywiście strzelisty. Te ściany południowe, kozich czub i tak dalej. Tu jesteśmy dość wysoko, ale tam się zejdzie i się spojrzy w górę, to dopiero jest efekt. Kozi wierch, najwyższa całkowicie polska góra. Coś do mnie piszą. Jakiś zasięg się pojawił. Nie, może w schronisku jest jakiś nadajnik. W sumie tutaj to nie wiem, czy chociaż tam może z tej doliny może coś łapie. Ale nie będę z niej pisał, bo to jest rozpraszające i zajmuje o wiele więcej czasu, żeby gdziekolwiek dojść. Nie idzie się, tylko się pisze. Tempo żółwia. I nic nie widać. Tylko telefon. Musiałem podchodzić moje wiadomości ze szczytu. Być wcześniej, to jeszcze można i zabrać, wtedy zajrzeć, żeby po ciemku nie łazić. Auć, trochę kostka mnie boli, ale w sumie nie jest źle, jakoś daje radę. Skutki kontuzji sprzed 2 miesięcy, długo się to ciągnie. I to nie na skalistych szczytach, urwiskach, turniach, tylko w błotnistej dolince. Tam się nie uważa.
przynajmniej ja nie uważałem. Pośpiech, szybko, szybko i gotowe. Na szczęście dało się iść. No ale siadła pogoda dzisiaj. Ostatnio tylko mgła na czerwonych. Nic nie było widać. Nic. Tylko sportowe osiągnięcie. Wejście na wszystkie czerwone. Plus Giewont. A na koniec przykra niespodzianka z kostką. Dobra, dokończymy nagrywanie. Przełęcz nawet stąd nie widać. Nas tych turni tutaj nie znam. Kozic nie widać. Na razie.